Siemanko, z tej strony Adi, witam na swoim kanale. Ponownie w... Jak się nazywa ta seria? Ponownie w kąciku freestylerskim. Dzisiaj sobie ogarniemy latwa, jeden z moich ulubionych trików. Można to też nazywać podwójnym dookoła świata, jeżeli ktoś nie siedzi we freestylu. I wygląda to mniej więcej tak. Trik bardzo efektowny, ale też bardzo trudny. Zapraszam na krótki poradnik. Na pewno zanim w ogóle zaczniemy naszą przygodę z latwami, trzeba mieć bardzo dobrze opanowane ATW. No i tak przynajmniej myślę, że te 5 z rzędu to jest takie optimum, żeby sobie wykonać, żeby mieć rozruszoną w miarę tę nogę. Pamiętając, że oczywiście przy latwie pracujemy tylko samym kolanem, to nie jest taki sam ruch jak przy zwykłym łatwie, gdzie tam pracuje nasza cała noga, włącznie z pachwiną, tylko głównie kolano i dopiero pachwina przyjmuje pracę w latwie przy podbiciu. Okej, witam w pokoju treningowym, resztę wygrywam tutaj. No, także tak, drugim krokiem będzie nauka wybijania ATW troszeczkę wyżej niż normalnie. Tutaj dużo zależy, wiadomo, od wzrostu. No, ja mam przy moich 2 metrach standardowe dookoła świata wybijam mniej więcej na wysokość kolana. Więc jeżeli masz podobnie, przygotowując się do wykonania pierwszego latwa, powinieneś wybijać piłkę mniej więcej na wysokość bioder. Czyli standardowy latw u mnie kolano, ten taki pod latwa, mniej więcej na wysokość biodra. Trzecim krokiem jest nauka pracy kolanem. Jak mówiłem wcześniej, przy latwie ważna jest praca kolanem. Jest to inny ruch niż ten, który wykonujemy robiąc seryjne dookoła świata. Przy latwie mięsień krawiecki, czyli właśnie popularnie zwana pachwina, przyjmuje pracę dopiero w końcowej fazie ruchu. Natomiast jak kręcimy atwy, no to ta pachwina cały czas jest uruchomiona. No wiadomo, cały czas ruszamy nogą. W latwie ruch wykonujemy głównie z kolana. Kolejnym krokiem będzie przełamanie bariery drugiego obrotu, który ma pewnie właśnie większość osób, które dopiero co uczą się tego triku. Też się z tym borykałem wiele lat temu, jak tam zaczynałem właśnie ten freestyle i chciałem za wszelką cenę opanować latwa. Nie mogłem po prostu podbić tego dwukołowca, nie mogłem odblokować właśnie drugiego obrotu. Prawdopodobnie twoja noga właśnie też zwalnia przy drugim obrocie i nie możesz za nic jej przyspieszyć. Pomocy tutaj będzie wykonywanie latwa z odbiciem od ziemi, dzięki czemu szybciej zaczynamy pierwszy obrót i mamy więcej czasu na złapanie piłki po drugim obrocie. Oczywiście wszystko jest kwestią treningów, noga w końcu zacznie przyspieszać, więc jeśli to ćwiczenie będzie dla ciebie łatwe, czas na ostatni etap, czyli właśnie latwa właściwego. Osobiście wyrzucam piłkę mniej więcej do połowy uda, jeśli jednak nie masz 2 metrów wzrostu tak jak ja, może być to troszeczkę większa wysokość, ale tutaj też dużo zależy od tego, jak szybko machasz nogą. Ja raczej latwy wykonuję dość spokojnie, nie macham za szybko nogą. Są 2 sposoby na wykonanie tego triku. Pierwszy, troszeczkę trudniejszy, jest sposób bez wyskoku, wymaga większej precyzji siły i szybkości nogi. Dlatego raczej nie polecam tego początkującym, no bo tylko się zniechęcicie i będziecie twierdzili, że ten trik jest niemożliwy do wykonania. I drugi, sporo prostszy, z wyskokiem, i właśnie tej metody polecam się trzymać na początku nauki. Piłkę staramy się wybijać pionowo jak najbliżej siebie, pamiętając o tym, żeby trzymać palce zadarte do góry. W przeciwnym wypadku piłka przy podbiciu będzie nam wylatywać cały czas do przodu. Pod koniec pierwszego obrotu powinniśmy już zaczynać podskok, tak jak w ćwiczeniu z odbiciem od ziemi, co pozwoli na przyspieszenie drugiego obrotu. Także no, taki fundament to właśnie jest ten podskok. Mniej więcej pod koniec pierwszego obrotu zaczynamy już podskakiwać. To może być trudne na początek do wytrenowania, no bo to jest, wiadomo, nowy ruch, to nie ma nic wspólnego z łatwym, więc dużo polecam ćwiczenia właśnie z odbijaniem od ziemi, jeżeli nie możecie tego przełamać, i też na sucho. To by było tyle, jeśli chodzi o ten tutorial. Jeżeli się podobało, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, jak wam idzie nauka latwa, jakie trudności, z jakimi trudnościami się borykacie i jaki trik byście chcieli w kolejnym filmie z kącika freestylerskiego zobaczyć. Także trzymajcie się, do zobaczenia.